Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Przed mikrofonem Michał Fundament, moim gościem Luisa Kalita. Witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy Radio Pryzmat. Myślę, że to jest takie dla Ciebie wydarzenie na pewno bardzo, bardzo istotne w Twoim życiu też i w karierze całej muzycznej, bo jednak wydanie nowej epki jest pierwszej zresztą takiej dłuższej grającej, na pewno jest czymś nowym też dla Ciebie. Jak czujesz się po wydaniu tej epki? Jestem dumna z tego, co stworzyliśmy razem z Adamem Wełną, producentem. No, mega się cieszę. Na pewno na tym nie poprzestanę. Natomiast no, teraz jest faktycznie piękna chwila i oby trwało jak najdłużej. A czy właśnie będziesz tutaj kontynuować tę ofensywę muzyczną i wydasz za jakiś czas może cały długogrający album? Tak, zdecydowanie. No, już mój partner się śmiał ze mnie dosłownie kilka dni po wydaniu epki. Ja powiedziałam, że mam pomysł na nowe piosenki i jedna jest już w trakcie, więc dosłownie zrobiłam sobie tydzień przerwy, ale bardzo potrzebuję tworzyć. Ten projekt jest dla nas bardzo, bardzo inspirujący i no wyda w nim być, więc nie mogę się doczekać, aż będę mogła stworzyć znowu coś nowego. Jaki masz feedback i odbiór całej tej 20-minutowej epki przez słuchaczy? Czy to już gdzieś tam w tych kręgach zostało przesłuchane, czy jeszcze nie wiesz o tym po prostu, jaki jest odbiór? Jasne, jak najbardziej. No, dotychczas spływają do mnie pozytywne feedbacki. Ja ogólnie raczej jakoś razu nie przywiązuję się do hejtu, więc no dwa też nie czuję, żeby on mnie dotykał. Ale też faktycznie spotkałam się z jakimiś negatywnymi opiniami na temat tej płyty. Jeśli do mnie to chciałem jakieś opinie, to faktycznie dostaję wiadomości, że jest to coś nowego, coś świeżego. I cieszę się, że mogłam dołączyć do grona zacnych artystów, którzy reprezentują rynek elektropop muzyczny w Polsce. No i mam nadzieję, że ta płyta dotrze do jeszcze większego grona i że będzie cieszyć uszy słuchaczy. No jedna z piosenek na tej epce jest właśnie o radzeniu sobie z negatywnymi komentarzami innych ludzi. Wydaje mi się, że to dobrze podążać taką drogą, też spójną ze swoją twórczością, czyli właśnie nie przejmowania się opiniami. Jakie były Twoje inspiracje też w tworzeniu tego muzycznego dzieła, które już zostało wydane? I jak poszukiwałaś tych inspiracji? Jasne, no ogólnie do stworzenia tej płyty zainspirowała mnie psychoterapia, czyli te ostatnie 3 lata intensywnej psychoterapii, która mi towarzyszyła i która, no można powiedzieć, że po tej psychoterapii urodziłam się na nowo jako artystka i jako człowiek, więc jako takich na zewnątrz szczególnych inspiracji w poszukiwaniu czegoś, o czym mogłabym pisać, stricte nie szukałam, bo cała ta płyta to jest spis moich doświadczeń. Natomiast mam poszczególnych artystów, którzy mnie bardzo inspirują, chociażby Mary z Polski, Natalia Nykiel, Karolina Czarnecka, ale też i z dalszego, gdzieś tam spoza granic Polski, jak Labyrinth, nowa płyta Beyoncé, więc no poza tym te elektrobrzmienia i synty towarzyszą nam nie od dziś, bo chociażby Depeche Mode, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. No już na początku lat 90. nam pokazywał, że faktycznie istnieją takie brzmienia, więc no naprawdę jest niewiele artystów, od których czerpałam muzycznie. Natomiast jeśli chodzi stricte o muzykę, jak to sobie wymyśliłam i o czym opowiadałam te teksty, no to jest stricte to, co mi w sercu, w duszy grało i to opowiadam no, o mnie. A czy to jest swego rodzaju takie twoje katarzys osobiste, po prostu oczyszczenie się z pewnych rzeczy? Myślę, że tak. Wiem, że wiele osób nie lubi, jak się mówi, że muzyka działa autoterapeutycznie, ale oszukałabym wiele osób, gdybym powiedziała, że tak nie jest, bo faktycznie pisząc
czy komponując muzykę do tej płyty, czy pisząc teksty, czy w ogóle wykonując taką introspekcję, no to opierałam się głównie o te swoje doświadczenia. No, absolwując to wszystko na papier, naprawdę pozwoliło mi to oczyścić się i zamknąć też pewnego rodzaju etap. Jestem właśnie po tej psychoterapii, wydałam teraz tą epkę i to jest takie naprawdę, czuję, że jest dobry mój czas, więc no tak jak gdzieś tam też śpiewam w intro, no, były te nieprzyjemne momenty kiedyś tam gdzieś tam w moim życiu, ale to już zostało przepracowane, no i teraz zaczynam od nowa. Tutaj myślę, że też takim czynnikiem dla artysty zawsze ważnym jest oczywiście warstwa liryczna i zastanawiam się, bo piszesz dość te teksty dosyć odważnie i też z takim ciekawym pomysłem, który po prostu przejawia się też w użyciu na przykład różnych przysłów i takich właśnie zagrywek, metafor i tak dalej. Jak wygląda u Ciebie tworzenie tekstu i czy to jest trudny proces, który zajmuje Ci dużo czasu? Absolutnie nie. Ja mam chyba takie, uważam, lekkie pióro. Uwielbiam pisać. Mam taki plan, ale to no, mówimy tutaj o bardzo dalekiej przyszłości. Chciałabym napisać kiedyś jakąś książkę, e-book, cokolwiek. Uwielbiam pisać i sprawianie tekstów mi naprawdę sprawia ogromną, pisanie tekstów naprawdę mi sprawia ogromną frajdę. Jak piszę teksty? Jeśli piszę o swoich doświadczeniach, to w ogóle nie jest dla mnie trudne, bo po prostu przelewam swoje emocje na papier, ale to, czego się nauczyłam przy pisaniu tekstów, to jest na pewno to, żeby w momencie, kiedy mam tak dużo emocji w sobie i wylewam to na kartkę, żeby chwilę ochłonąć, wrócić do tego za 2-3 dni i wtedy faktycznie się skupić, no czy to przyjmuje taką formę tekstową, która no, będzie w stanie zawrzeć się gdzieś tam w takich muzycznych ramach. Natomiast bardzo dużo słucham podcastów, wywiadów, czytam książki, lubię sobie czasem otworzyć słownik, żeby poszukać ciekawych metafor, nietuzinkowych jakichś słów. Tego bardzo dużo było przy tworzeniu piosenki Czarne z Gypsy and the AC Queen. Tam chciałam, żeby ten, bo te wszystkie moje teksty na płycie są dość bezpośrednie, używam tam bezpośrednich sformułowań, raczej w pierwszej osobie. Jeśli piszę w trzeciej osobie, to również to odnosi się do mnie. Natomiast w Czarne miałam taki pomysł, żeby dać dużą przestrzeń odbiorcy, słuchaczowi na własne interpretacje, aby nie pisać tak tego wszystkiego wprost. Mam nadzieję, że to się udało i że każdy gdzieś tam odnalazł przestrzeń w tych moich utworach. I chyba tyle, bo tak naprawdę no, jeśli chodzi o pisanie tekstów, no, to gdzieś tam to jest część pracy każdego muzyka. I gdybym tego nie lubiła, to na pewno nie powstawałyby kolejne utwory. A czy każdy z tych tekstów w jakimś sensie odnosi się do ciebie, czy są tam też takie, w których po prostu pisałaś to z perspektywy artysty, który obserwuje jakieś zjawisko? Wszystkie odnoszą się do moich doświadczeń, natomiast chociażby piosenka Nieznajome jest o trudnych relacjach, z którymi miałam styczność, które gdzieś tam mnie zawiodły w pewien sposób. Więc to dotyczy pośrednio bądź bezpośrednio mnie i tak jak zresztą też przed momentem powiedziałeś, czasami to jest faktycznie perspektywa na to, co mnie jednak w rzeczywistości dotknęło, więc ta płyta, no, nie mogę powiedzieć, że jest obiektywna, bo to jest bardzo moja, opowiada o moich subiektywnych odczuciach, ale tak, no stricte też odnosi się do moich przeżyć. Jak powstawał singiel Obnażona, bo z tego, co ja zauważyłem, to był też on poprzedzony pewnym konkursem na Instagramie i sam teledysk jest dość w bardzo takiej ciekawej aranżacji i jest po prostu ciekawie zrobiony. Tak, no ogólnie singiel Obnażona to jest takie moje intymne, osobiste wyznanie, które otwiera drzwi do takiego mojego wewnętrznego świata. Chciałam, żeby to było coś więcej niż tylko piosenka, żeby to ukazywało taką moją manifestację uczuć, tajemnic, moich pragnień.
które kryją się gdzieś tam głęboko w moim sercu. W Obnażonej starałam się odważnie odsłonić przed słuchaczami, ukazując swoją taką prawdziwą naturę, swój charakter. Starałam się, żeby ten tekst był nasycony emocjami i szczerością. On opowiada też o chwilach zwątpienia, bólu i takiej wewnętrznej walki, ale finalnie tutaj chodzi o tą siłę i determinację, która gdzieś tam prowadzi mnie naprzód. Chciałam, żeby ta historia dodawała odwagi do bycia sobą w świecie, który gdzieś tam często wymaga ukrywania się za różnymi maskami. No i ta piosenka to jest takie zaproszenie słuchaczy do refleksji nad własnymi uczuciami, doświadczeniami, pragnieniami. Niech to będzie dla nas ta piosenka takim momentem współdzielenia i wzajemnego zrozumienia. Jaki był klucz wyboru singla? Czy to była twoim zdaniem najlepsza piosenka na płycie, najbardziej dynamiczna, czy może też chodziło tutaj bardziej o to, że właśnie jest to takie osobiste wyznanie i bardziej jest głównie, to dla ciebie? Głównie chciałam tutaj po prostu pokazać, w jakim klimacie będzie cała ta epka, czyli po prostu, żeby faktycznie to był taki złamany schemat względem tego, co dotychczas wypuszczałam. I żeby słuchacze mogli się nastawić już pokrótce tym singlem promującym, czyli właśnie Obnażoną, na to, co tam dalej w tej płycie słychać. I wydaje mi się, że ta piosenka po prostu i pozwoliła zrozumieć, że i te teksty będą bardzo osobiste, i ta muzyka będzie też odważniejsza, naprawdę będzie mocna, elektroniczna, dużo syntów, superpadów, jakichś fajnych brzmień perkusyjnych. No a ta piosenka zawierała to wszystko w sobie, więc stwierdziłam, że okej, zacznijmy z wysokiego C i po prostu wypuśćmy to jako singiel promujący. Dziękuję ci bardzo za rozmowę dzisiaj. Myślę, że jeszcze się usłyszymy, może przy okazji wydania twojej płyty nowej, może przy okazji koncertu w Krakowie. Dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Moim gościem dziś Luiza Kalita i audycja poprawdził Michał Fundament. Dziękuję. Dzięki pięknie. Wszystkiego dobrego.